Katechizm mówi, że pierwszą naszą prośbą, pierwszą, powinna być prośba o przebaczenie grzechów. Od tego zaczynamy liturgię. Każdy przychodzi na Eucharystię, zamawiamy intencje takie, inne, siakie. Potem będzie modlitwa wiernych, będziemy to wszystko wymieniać. Ale pierwsza prośba na progu liturgii, to jest prośba o przebaczenie. I katechizm mówi, to samo powinno być w naszej modlitwie osobistej. Będziecie się jeszcze dzisiaj modlić wieczór przed spaniem. Pierwsza prośba o przebaczenie. Zróbcie to bez Ducha Świętego. Duch przekonuje człowieka o grzechu. Wyłącznie działanie Ducha Świętego w nas. Duch przekonuje nas o grzechu. I On nam otwiera usta, byśmy prosili o przebaczenie. To jest z Ducha.